Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka naszej nowej serii Zagrajmy w The Walking Dead The Final Season. Długą drogę przeszliśmy od pierwszego sezonu tych świetnych przygodówek od studia Telltale Games. Pierwsza odsłona urzekła mnie swoją historią, przedstawioną tam fabułą, w której wcielaliśmy się w Lee, opiekującego się Clementine, i mieliśmy historię w uniwersum żywych trupów, czyli właśnie The Walking Dead, znanego komiksu, a także serialu. Do tej pory mieliśmy na kanale ukończone wszystkie sezony tej gry, oprócz właśnie ostatniej części. Tylko tego mi brakowało i przyznam, że trochę długo zwlekałem z nagraniem tego tytułu. Przede wszystkim najpierw oczekując na spolszczenie, ale to ukazało się w kwietniu 2021 roku, więc tak naprawdę ponad 2 lata po ukazaniu się tego spolszczenia w końcu zabieram się za ten tytuł. No i chociaż już czasu nie cofnę, cieszę się, że po prostu teraz jestem w stanie wraz z wami poznać finał historii Clementine, no bo przeszliśmy tak naprawdę przez kolejne odsłony, poczynając właśnie od sezonu pierwszego wraz z dodatkiem, później był sezon drugi, w międzyczasie jeszcze miniseria z Michonne w roli głównej, no i ostatnia odsłona The Walking Dead A New Frontier, gdzie wcielaliśmy się w Javiego, a Clementine też tam oczywiście pojawiała się trochę jako taka postać poboczna, towarzysząca nam. Tym razem w ostatnim sezonie dostaniemy już znowu Clementine jako główną bohaterkę, czyli tak jak to miało miejsce w sezonie drugim, i bardzo ważną rolę będzie tutaj również odgrywał AJ. Przypominam, że pod koniec A New Frontier Clementine wyruszyła na poszukiwania AJ'a, więc bardzo jestem ciekaw, jak te losy naszej bohaterki się tutaj potoczą i co najistotniejsze, znowu całość przeżyjemy sobie w polskiej wersji językowej, przygotowanej przez ekipę Graj po Polsku. Zaczniemy oczywiście od epizodu pierwszego. Ta część jest podzielona na 4 epizody. Już nie będę się zagłębiał w historię developingu tej gry, bo też były swego czasu problemy. Nie wiadomo było, czy ta gra w ogóle zostanie dokończona. Na szczęście tak też się stało i bardzo się z tego powodu cieszę. A więc nie przedłużając, zacznijmy nową grę. When the dead started walking, I was small and alone. Until a man named Lee became my protector. Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. No proszę, na początek mamy małe przypomnienie poprzednich wydarzeń, począwszy właśnie od sezonu pierwszego, i wygląda na to, że możemy odegrać wszystkie wybory, jakich dokonaliśmy w tych poprzednich odsłonach. No, pamiętam te gry całkiem dobrze, no i tutaj w tym przypadku, mając do wyboru Daga i Carly, ocaliliśmy Carly. You can never save everyone. The living were just as dangerous as the dead. A woman in our group named Lily lost her dad, and then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Kurczę. Czy to oznacza, że Lily się w końcu pojawi w tej części? Bo tak czekałem na jej powrót już w poprzednich odsłonach. No i tutaj mieliśmy rzeczywiście wybór po tym, co ona zrobiła. Pozwoliliśmy jej zostać. Nie wiem, czy teraz grając nie zrobiłbym inaczej, ale ostatecznie i tak się skończyło na tym, że Lily sama nas później opuściła. Lee showed her kindness, but she took advantage of it later. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could. But he got bit because of me. And even in the end, he was still teaching. Ten okropny, poruszający koniec pierwszego sezonu. Pamiętam to do dziś.
Stay away from the cities. They're just not worth the risk. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. Żeby go zastrzelić, aby nie przemienił się w zombiaka. He asked me to shoot him. And I did. I met another group after that. Broken people, running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. But the mom didn't. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. O kurczę, trzeba przyznać, że szybko przeskoczyliśmy do praktycznie samego zakończenia drugiego sezonu. No nie strzelałem tutaj do Kenny'ego. I couldn't. And Kenny killed Jane. It turned out AJ was alive. Jane hit him to make a point. Knowing what they'd done. To był kolejny wybór, czy odejść samemu z AJ-em, czy zostać z Kenim. No i poszliśmy z Kenim. I still decided we were better together, for AJ's sake, but like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. To już wydarzenia z trzeciego sezonu. Chociaż dziwi mnie to, co tutaj jest napisane, bo przecież tak naprawdę nie mieliśmy tam wyboru. Nie dało się zabrać AJ-a. To była taka opcja fabularna, wydarzenie fabularne, którego nie dało się w żaden sposób zmienić. Oni po prostu wzięli sobie AJ-a i na tym się opierała dalsza część historii, że pod koniec trzeciego sezonu Clementine zdecydowała się AJ-a szukać. I thought maybe they were right. I said my goodbyes. I regretted it later. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have. And I'll protect him with my life. Just like Lee did for me. Kurczę, wszystkie te wydarzenia z poprzednich sezonów stanęły przed oczami, ale aż dziwię się, w jaki sposób spłycone tutaj zostały wydarzenia z drugiego i trzeciego sezonu, gdzie tak naprawdę sprowadziło się to tutaj do przedstawienia jakichś naszych pojedynczych wyborów. No i informacja, że gra oczywiście przystosowuje się w tych produkcjach do naszych wyborów i historia zależy od tego, jak gramy. To tak w dużym uproszczeniu mówiąc. Ale kurczę, ciekawe jest to, że gra się zaczyna dokładnie tak samo jak w demku. Jeśli nie wiecie, to ja nagrywałem na kanale krótkie, bo krótkie, ale demko. I dokładnie w tym samym miejscu się to zaczynało. Myślałem, że jednak jakoś się dowiemy, jak Clementine odnalazła AJ-a. Chyba, że to dopiero później. What you doing there, goofball? Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Rzeczywiście nam tutaj AJ wydoroślał. Oh, I've always called you goofball. It's time for you to stop. It's Alvin Jr. AJ still work? AJ still works. What's wrong? AJ?
hungry. Jak to w tym świecie bywa? Problem z brakiem dostępu do pożywienia często nas trapi. Here, practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place cream, vanilla beans into a saucepan and bring to a boil. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. To faktycznie nie był najlepszy pomysł. Zostały nam jeszcze jakieś resztki chipsów chyba. Here you go. About all we got. What about you? Go for it. We'll find something else soon. I believe you. Ja tutaj, kurczę, mówię, że AJ nam wydoroślał, ale co tu jeszcze powiedzieć o Clementine? Jak ją porównamy z tą małą dziewczynką z pierwszego sezonu, teraz troszkę AJ jest takim małym chłopczykiem. I Clementine w tej części może w pewien sposób przyjąć rolę Lee z pierwszego sezonu. Będzie taką opiekunką dla AJ-a. Ba, opiekunką, sama się praktycznie nazywa jego mamą. Chociaż wiadomo, że nie biologiczną. We gonna do it? Think so. Looks clear. We're doing it. No dobra, w demko grałem parę lat temu, więc główne wydarzenia pamiętam, ale pewnie już nie w takich szczegółach. Ale to było demko krótkie, więc szybko przejdziemy do nowych wydarzeń z całą pewnością. Mamy łom. Na wszelki wypadek. Zabawka dla AJ-a. Jakkolwiek by to nie było przykre, zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, co? We need water too. Od kilku dni nie mieliście wody pitnej. No to by było na tyle. Znajdź jedzenie. All right. Let's find some food. Jak zwykle, jeszcze raz wielkie brawa dla ekipy ze strony Graj po polsku.pl, która przygotowała to spolszczenie. Friendly, ring the bell. What does it mean? It means the people here shoot first. Gdy zobaczysz odpowiedni znak, rozważ konsekwencje, nim podejmiesz działania. Tak jak w tym przypadku, co? What are you doing? Przynajmniej wiemy, że coś tam na nas czeka. Mamy pierwszego zombiaka. No i co istotne, w tej odsłonie mamy taki widok kamery zza pleców postaci. Historię będziemy przeżywać, można powiedzieć, jeszcze bardziej osobiście niż do tej pory. AJ, stay back. Okej, ogłuszenie lub zabicie? No nie ma się co patyczkować. It's down. Still with me? Still here. No bites. Next, we get in there. Tak jak zawsze w tej serii, zanim dostaniemy się do głównego celu,
to warto się rozejrzeć po okolicy. Zwłaszcza, że ja zawsze sobie ceniłem w tych grach, kiedy można było faktycznie trochę na modłę przygodówek się porozglądać. Whoever used to grow things here is long gone. Pamiętam, że bardzo mocno mi tego brakowało w sezonie drugim, gdzie praktycznie tylko przechodziliśmy od scenki przerywnikowej do drugiej scenki przerywnikowej. I niewiele tam było gameplayu. Tutaj mam nadzieję, że będzie inaczej. To nie wyglądało na zbyt czystą wodę, prawda? To ciekawe. Możemy spróbować, ale to chyba nie jest dobry pomysł. No właśnie. Ale powiedzmy, że poświęciliśmy się dla AJ-a. Dobra, tutaj niczego więcej nie znajdziemy. Szukamy dalej. Tylko mówię, zanim przejdziemy do środka, sprawdźmy wszystko, co jest na zewnątrz. AJ? Monster trap? It's not a trap. You swing on it. For fun? You get in the tire and someone pushes you so that you go really high. Oh, I want to try. After we clear this place. AJ, kurczę, mimo młodego wieku zdaje sobie sprawę, że czasu na zabawę za bardzo nie ma. Nie możemy już teraz spróbować, mimo wszystko? No, chyba nie. A szkoda. Przydałoby mu się chociaż troszkę rozrywki. Ale biedny, tak jak Clementine, wychował się trochę w takich czasach, chociaż no, Clementine pierwsze lata swojego życia jednak jeszcze w czasach dość normalnych przeżyła. Interesting. AJ od dziecka już był w otoczeniu zombie, czy żywych trupów, jak kto woli. Czaszka jelenia, może ozdobi maskę? W sensie maskę naszego auta? Dobra. Chyba niczego więcej już tu nie znajdziemy, co? Rozumiem, że to nadal nie jest pora, żeby się pobawić oponą. Możemy wyważyć albo podważyć. Okej. What do we do inside a new place? We listen for monsters. After that? Come on, you remember. We... Inside a new place? We always... Możemy też milczeć. Check the windows? That's right. Dobrze kojarzyłem, że mieliśmy tutaj towarzystwo. Monsters. All tied up. They can't get us? No, they can't. Windows are all boarded up. This one's locked. Security door. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. Ale jedno też trzeba przyznać, że graficznie trochę się poprawiło od ostatniego razu. Oczywiście drzwiami nie wejdziemy.
tutaj przypadkiem nie było możliwości? Too small to crawl through. Well, for me. See anything? Looks like some cans. Could still be edible. One of us might be able to fit through there. Is that the only way in? Let's look around. Let's be smart. That's right. No właśnie, nie ma co się spieszyć i pochopnie wysyłać tam AJ-a od razu, jeśli może znajdziemy jakieś inne przejście. Myślałem, że pogadamy, ale tylko mogliśmy na niego spojrzeć. Beans! Homemade. Might be more where this came from. Okej, byłem pewien, że to pusty słoik, a tu proszę. They ate well for their last meal. Co jeszcze? Rozumiem, że oprócz tej jednej puszki z fasolką niewiele znajdziemy. Wouldn't be that easy, would it? Yeah. Tak łatwy dostęp do wody nie wchodzi w grę. No wychodzić nie będziemy na pewno. Dopiero co tutaj przyszliśmy. Nie proszę. A. Też kojarzę, że mieliśmy tutaj klucze. Ale no nie ma tak łatwo, co? To jednak nie wszystko. Please leave us alone. This is what we wanted. To jest też kurczę ciekawe. Jeszcze butelka. Poison. Did they give up? They wanted to leave this world together. Holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. W pełni świadomie odeszli z tego świata, można powiedzieć, że trochę na własnych warunkach, na tyle, na ile oczywiście mogli. The key or the window. Those are our options. It's dark in there. We should kill the monsters. They're not people. Well, they used to be people. And as people, they asked to be left alone. So what's best? To, co powiedziała Clementine, jest całkiem też niezłą nauką dla AJ-a, chociaż powiem szczerze, że bezpieczeństwo chłopca powinno być dla niej w tym momencie absolutnie najważniejsze. Mimo wszystko wyślemy go, za chwilę powiem czemu. AJ, I need your help on this one. In there? We need to know if there's food inside. And I need you to be brave. Okay, I can be brave. Lift me up. Once you're through, unlock this door. Got it. Swego czasu Lee też musiał zaufać Clementine w podobnych sytuacjach, kiedy to ona mogła gdzieś wejść, a Lee tego nie mógł zrobić. AJ! You gotta see this, Clem. I chyba tylko dlatego, że to początek gry, zdecydowałem się go wpuścić. Huh. They had a good thing going here. Can we stay here? We'll see. No one's here. No one's ever anywhere. It's always just monsters. No jest to trochę przygnębiające, ale... I'm here, kiddo. I know.
You saying I'm not someone? That's not what I mean. Just a few. Remember what we said? You know this. Tak jak też Lee uczył Clementine. Save the last bullet for myself. That's right. Come on, let's keep looking. There's gotta be something we can eat. Hope so. Nie wiem, jak będzie oczywiście w dalszej części historii, ale nie wiem, czy tak ochoczo bym wypuszczał AJ'a w takich sytuacjach. Teraz też przede wszystkim ze względu na to, że to początek gry. Nothing good back that way. Gotta keep searching in here. I wiadomo było, że nie może się tutaj za bardzo wiele złego mu stać, no to się na to zdecydowałem. Poza tym jednak bezpieczeństwo AJ'a najważniejsze. You good? Aha. Just hungry. Grumbly in your tumbly? No, just regular hungry. Widzę, że mają te swoje powiedzonka. No ale kurczę, mimo wszystko czekam na jakieś być może retrospekcje, które pokażą nam, jak Clem znalazła AJ'a. Spoiled. Sorry, buddy. These are long gone. Fuck. Okay. Hey, watch the swears. I meant shoot. Look. Tak bardzo się kurczę właśnie przypominają te czasy pierwszego sezonu, kiedy to Clementine też pierwszy raz przekleła. Reakcja Lee chyba była podobna. We didn't see a kid. No, we didn't. Might be why they gave up. No wyobrażam sobie, że gdyby mieli dziecko przy sobie, to na pewno by się tak łatwo nie poddali. Something under here. Okej, przesuńmy materac. Floor door? Huh, yeah. Have wanted to hide something. Trochę siły. That's a lot of stuff. Yeah, it is. We could eat for weeks with this much. It's rigged. To było zbyt piękne. No, o tym pamiętałem. Tak samo było w demku. AJ! No i mamy problem. A jakże? Monster. Każdy hałas zwabia szwendaczy, niestety. Do tego się już przyzwyczailiśmy. Oh shoot! We need to get back to the car. To jazda. I chronić Alvina. You know what to do. Stick to the sides and be my eyes while I clear a path. Ja cię kręcę. To co? Szwendacze w grupach są niebezpieczne. Wciśnij kółko, by je rozdzielić. Szybciej, by jeszcze drugi. Masakra! Dobrze. Dajesz radę, AJ? To ci trzeba przyznać. Let's get to the car. No takie akcje są w tej grze zawsze stresujące, niezależnie od wszystkiego. Najgorsze jest to, że ten kluczyk tam został wbity w tego szwendacza. Okej,
Dawaj ten klucz. Z każdej strony. Chwila nieuwagi, może się naprawdę stać coś złego. Ale AJ też daje radę. Współpraca. No potrzebujemy ich. Ja to sobie pożyczę, mój drogi. Dziękuję ci bardzo. A jakże? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra, jazda, jazda. Wyrzucić go stąd. Co? Niestety. Tak właśnie kończyło się demko. Jeszcze przez ułamek sekundy zastanawiałem się, czy w pełnej wersji nie będzie inaczej. No ale nie. Dokładnie tak samo było w wersji demonstracyjnej. No i oficjalnie rozpoczynamy ostatni sezon The Walking Dead. Ktoś załatwił tych szwendaczy, tych zombiaków, ale niestety zabrał też AJ-a. Więc kiedy zagrałem w demko, no trzeba przyznać, że twórcy wybrali sobie dobry moment, żeby zaciekawić gracza tym, co będzie dalej. Teraz przynajmniej się dowiemy, jaki będzie dalszy ciąg tej historii. No bo mówię, trochę nieoczekiwanie dla mnie zaczęło się dokładnie tak samo jak w demku, bo wtedy byłem pewien, że dostajemy jakiś tam fragment ze środka może pierwszego epizodu, a tymczasem od razu zobaczyliśmy Clem razem z AJ-em, a ja cały czas mimo wszystko mam nadzieję na jakieś retrospekcje, w których zobaczymy właśnie jak doszło do ich spotkania po latach czy po dłuższym czasie. No to mnie też bardzo ciekawi, a takie retrospekcje w poprzednich częściach oczywiście też występowały. Okej. AJ! Szczerze, byłem pewien, że się obudzimy przy tym samochodzie. Ale ktokolwiek tutaj nas przeniósł, to chyba nie zależało mu, żeby szczególnie nas więzić. Skoro tylko taśmą nas przytrzymał. Co to jest miejsce? O kurczę. No to teraz tym bardziej jestem zaciekawiony, jak to się dalej potoczy. To idealne miejsce, w którym zakończymy ten pierwszy odcinek i w następnym materiale rozejrzymy się. Mam też nadzieję, że prędko spotkamy AJ-a, że nie będzie tak, że znowu rozdzielimy się na bardzo dużą część gry. No myślę, że najbliższe przynajmniej kilka godzin, jakie z pewnością nam ta gra zajmie, będzie prawdziwą przyjemnością, tak jak to miało miejsce z poprzednimi odsłonami tego cyklu. Zostawcie kciuka w górę, jeśli cieszycie się na powrót serii The Walking Dead na kanale i oczekujcie na następne odcinki. Cześć!